Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościo.xpl. Powinienem to powiedzieć po czesku, ponieważ mój gość jest z Czech, Noemi Macura. Tak? Tak. Ale nie będę mówił po czesku, bo od tego będzie właśnie Noemi. Jesteśmy w Kołach Czasu. Kiedyś o Kołach Czasu śpiewał dobry polski zespół, ale my dzisiaj będziemy mówić o innym zespole, dobrym również, czeskim. To jest Noemi Miracles? Jak to? Noemi Miracles. A, okej. Okay. To jest od twojego imienia? I od tak, to jest od mojego imienia, od cudów też i jeszcze od takiego naszego niby takiego motto, które wymyślił kiedyś nasz gitarzysta po angielsku, takie no miracles happen by chance, czyli że żadne cuda nie dzieją się tak tylko bez powodu, przypadkiem. No i skróciliśmy to trochę i tak powstało Noemi Miracles. I zespół powstał 4 lata temu, 5 w tym roku, tak mniej więcej? W 2012? Aha, no to parę lat temu, no. Tak? Nie będziemy tutaj, chyba 7 z tego, z moich obliczeń szybkich, tak? No, no, no. Z wiadomości w słuchawce numer 2, czyli z prawej strony, tak, 7 lat temu powstał zespół. I co, skrzyknęliście się tak, że nie wiem, było 5 osób na ulicy i powiedziałaś, chodźcie, zróbmy zespół, czy jak to wyszło? No, ja chciałam już bardzo długo zespół, bo ja już śpiewałam jakiś czas i właśnie wyszło tak, że jeden pan zaprosił nas na Święto Trzech Braci, aha, tylko powiedział, że powinna mieć swój własny zespół, żeby tam wystąpić. No to poprosiłam, teraz to jest klawiszowiec w naszym zespole, mój mąż, wtedy tylko kolega. Prosiłam, żeby... Taki kolega z łapanki, znajomy, no, tak, chodź, bo ja muszę wystąpić, bo potrzebuję zespołu. I no, on już wtedy dużo grał na fortepianie, to prosiłam, żeby zebrał jakichś chłopców, żebyśmy mieli zespół tylko na tę jedną imprezę. Mhm. No i zagraliśmy koncert na Święcie Trzech Braci, no i stwierdziliśmy, że nam się fajnie razem gra, że nam fajnie razem jest, no i zespół tak się... ciągle trwa. Zespół ciągle trwa i w sumie jesteście teraz jeszcze mężem i żoną. No. Więc okazuje się, teraz jest trochę inny skład zespołu niż był na początku, bo basista się zmienił i gitarzysty już nie ma, gramy teraz tylko w czwórkę, ale gramy i jest też fajnie. I ponoć macie jakieś próby albo sesje zdjęciowe, na których przyjeżdża policja i was spisuje, bo się źle sprawujecie. Opowiedz o tym, albo sprostuj te wydarzenia. O co chodzi z policją i sesją? Ja to zaraz wytłumaczę. Było tak, że chcieliśmy zrobić po prostu taką sesję, to już mieliśmy przemyślone, że chcemy po prostu gdzieś w pustym basenie, takim starym, żeby mieć fajne to tło niebieskie. No i znaleźliśmy taki jeden basen, który już jest nieużywany. Weszliśmy tam, przez dziurę w płocie. No jak się wchodzi normalnie na basen, tak. Szuka się dziury i szuka się płotu. Ale wiesz, no to było nieużywane, takie już to, co tam, nie? No, dobra. No i robiliśmy zdjęcie, ja tak stoję. I teraz patrzę, że policja przychodzi, to tak myślę, co się dzieje i przychodzą i pytali, co tam robimy, już tam nas, no, spisywali. Ale myśmy wytłumaczyli, że jesteśmy zespół, że robimy tylko zdjęcia, że tam nic nie kradniemy. Nie zabieracie tego chloru z tej wody, której nie ma, no, tak, żeby właśnie nie było. I daliśmy im płytkę i oni powiedzieli, że dobra, że tu możemy dorobić zdjęcia. Ale jak wysłali płytki, to kazali, to wam wysłali mandat. Nie, żartuję. Nie, dobrze się skończyło. O, właśnie przeleciał przed jakiś taki helikopter w postaci roweru. Można znaleźć wasze rzeczy, to znaczy wasze utwory nie tylko na płytce, ale jak ktoś nie jest policją, to ma szansę po prostu was wysłuchać w internecie, tak? Tak. Coś jest w YouTubie, niektóre piosenki, ale też na iTunes, Spotify, Google Play i wszystkich takich. Czyli można napisać albo Noemi Macura, albo... Noemi Miracles. Noemi Miracles, okej. Okay. Tak. I gracie w sumie po czesku. W większości. No teraz już tak. Właśnie jak zaczęliśmy razem grać i ja zaczęłam pisać piosenki, to wtedy pisałam po polsku, bo tak jakoś mi było łatwiej, nie wiem, tak było naturalnie dla mnie. Ale potem zaczęli nas bardziej zapraszać na koncerty po czeskiej stronie, no tylko z polskim repertuarem nie bardzo można zagrać cały koncert. Gdzieś, gdzie nikt nie rozumie po polsku, no to coś przetłumaczyliśmy piosenek, napisaliśmy parę po czesku nowych, no i od tej pory właśnie piszemy już nowe piosenki po czesku. A macie piosenkę Malowane Dzbanku 2? Nie? Nie. Okej. Okay. Dobrze, to jak będziecie mieli, to ja poproszę, chciałbym zagrać rolę w teledysku. Będę dzbanem. Tak, ja myślę, że to jest dobra rola dla mnie. Teraz tak, powiedz mi, bo
studiujesz w Polsce, studiujesz w Cieszynie. Tak. Wychowanie przedszkolne, czy jak to się nazywa, tak? Pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna. Tak. Pisałaś pracę licencjacką, z tego co tak przed chwilą przed kamerami, jeszcze zanim włączyliśmy kamery, rozmawialiśmy. A uczyłaś się w czeskim Cieszynie, tak? W szkole, czy jak to wyglądało? Poznasz świetnie polski, czeski? W szkole podstawowej byłam najpierw w Olrzychowicach, potem w Trzyńcu. Mhm. I potem w szkole średniej tutaj w polskim, w czeskim Cieszynie, w polskim gimnazjum, tak. Mhm. I tam poznałaś Adama Łubika? Nie. On wcześniej skończył jeszcze, tak? Adam był, jak ja byłam na pierwszym roku, to on był na czwartym chyba. To go tam poznałam, właśnie tam chyba, no. A jeszcze wcześniej przed wami chodziła Ewa Farna pewnie tam jakoś. Ewa była też na czwartym roku, jak ja byłam w pierwszym. Aha, a znacie się tak, że dzwonicie do siebie czasami, nie? Nie dzwonimy, ale tak znamy się. Znacie się. Może trochę jakieś trio kiedyś zrobicie, nie? Widzisz, nie pomyślałam. Prawda? To dobry pomysł. To pamiętaj o dzbanie, dobrze? O dzbanku, dobra. Malowanym dzbanku. Pracujesz też. Oprócz muzyki, co robisz? Oprócz muzyki uczę jeszcze w szkole. Wychowanie muzyczne. I uczysz w szkole w Czechach? Tak, w szkole Czechach, ale w polskiej szkole. Aha, w polskiej szkole. I uczysz jakie dzieci? Uczę bardzo różne dzieci, ale uczę w klasach 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bo uczysz u nas jest normalnie podstawka od 1 do 9 klasy. Mhm. Okej, okay. I w sumie w 9 klasie też uczysz, tak? Czy tak. To już takie 12, 13, 14-latki? W 9 klasie to są 14-latki. 14-latki. I uczysz ich bardziej muzyki takiej w postaci śpiewu, czy nie wiem, uczysz grać na jakimś instrumencie? Jak to wygląda? Jak wygląda twoja nauka? Nie gramy na, no znaczy się czasem, ale nie często gramy na instrumentach, ale śpiewamy, uczymy się piosenki, śpiewamy coś, trochę historii muzyki, trochę teorii, tak żeby nutki może trochę poznać. Ale to jest takie trudne, bo u nas na przykład połowa klasy chodzi jeszcze do muzycznej, więc dla nich to jest coś banalnego, znają już wszystko, a druga połowa w ogóle się nie załapuje, bo nie zna nut. Aha. I nie chodzi do muzycznej, więc tam trzeba tak trochę wypośrodkować ten poziom. I oni wiedzą, że ty też jesteś taką czynną wokalistką, która występuje. Tak, wiedzą. Zawsze mówią na lekcji, pani zaśpiewajcie nam cosi. O, pani zaśpiewajcie nam cosi, tak? Cosi. Cosi, no. Tak po naszemu oni zawsze mówią. A zaśpiewasz nam cosi? W sensie mogę później, wam cosi tak? Zaśpiewać. Fajnie. A po polsku czy po czesku? Tomek chciał po polsku. Aha. I dobrze, to w takim razie... Ale mogę po czesku też. Albo mogę pierwszą zwrotkę tak, drugą tak. O. Wiesz co, bo Tomek chciał po polsku, bo on się będzie włączał w pewnym momencie. Aha, jak dobra. Poczuje rytm i ogólnie... Dobra. Nie potwierdzam. Ale też nie zaprzecza, więc zobaczymy. Usłyszymy to wszystko. Grałaś i śpiewałaś też w Opolu. Tak. Co to był? To był jakiś taki poloniny, z tego tam coś się doczytałem. Pamiętasz, jak wyglądał, bo tak trzecie miejsce zajęliście, więc to czy... No, to była taka impreza, ja już nie do końca pamiętam, bo to chyba już 3 lata było, tam, nie? No impreza w Opolu, to tak muzycznie, to taka całkiem niezła u nas impreza, wiesz, bo tak się mówi od przedszkola do Opola, nie? No, wiem, że to brzmi tak to, ale było to w sumie tylko dla Polonii, więc tam nie było aż tyle osób, ale tylko... Osoby niby polskiego pochodzenia, ale mieszkające za granicą i byli z Hiszpanii, z różnych krajów. I my zajęliśmy trzecie miejsce wtedy z piosenką To nie ja byłam Ewą. Tak? Edyty Górniak? Mhm. A, no proszę, czyli Edyta Górniak czasami nie może zaśpiewać, bo na przykład ma jakiś występ inny, tak? To wtedy może ciebie posłać. No właśnie. Tak? I zaśpiewasz i będzie całkiem nieźle. Edyta Górniak zajęła drugie miejsce w Eurowizji, trzecie miejsce w Opolu, więc... Tak, więc Tomek zajmie pierwsze. Tak, skoro już tutaj się włączył do dyskusji, bardzo się cieszę. Dobrze, a ja po prostu będę tym dzbanem, proszę Państwa, chyba ta rola mi zostanie. Powiedz jeszcze tak, bo mieszkasz w Czechach i tutaj tylko przychodzisz do sklepu, pewnie do Polski czasami, jak jesteś na studiach, nie? Po bułkę albo po coś. Czy jesteś w Czechach, co możesz przenieść na grunt polski? Co warto byłoby przenieść na grunt polski? Czy coś... Może tutaj w Polsce brakuje, co jest w Czechach, albo na odwrót, nie? Że coś u nas jest takiego, co chętnie i fajnie by się u was przyjęło. No w Czechach kawałek morza by się przydało. Tak, no kawałek morza by się przydał. Tak, my mamy trochę tego morza faktycznie. Trochę macie, tak? No, więc... to jakbyście nam trochę dali, to by było fajnie. Nie, ale... A co dajecie w zamian? Bo ja to załatwię, tylko musicie... Czeskie piwo. O, no to myślę, że może macie być spore szanse na to, żeby mieć dość dużo morza. No, tak. Ja jak studiuję na USIU, to dziewczynom zawsze albo kofole bierzemy.
Tak. To lubią czeskie piwo albo taka czekolada studencka pecieć. Tak, studencka dla studentów jak najbardziej. No. Dobrze, to słuchaj, to w takim razie myślę, że będzie Cię lepiej śpiewało, jak będziesz tutaj sama, tak? Będzie lepsza akustyka. Wyłączymy trochę to powietrze z tej strony tamtej nad Olzą. No i jeszcze powiedz, gdzie można Cię spotkać, jakie macie koncerty w najbliższym czasie? Macie coś w tym roku zaplanowane, czy będziesz... Mamy. Najbliższe koncerty. Nie będę siedziała w domu. Ja tak nie lubię właśnie siedzieć w domu. Najbliższe koncerty 22 lipca. Gramy na takiej imprezie Christfest. To jest ale w Czechach, więc dla osób z Cieszyna nie wiem. A potem 3 sierpnia na Słowacji Campfest. Okej. Okay. A coś później jeszcze? I później też są imprezy. Dokładnych dat Ci teraz nie dobrze, powiem, jasne, ale można śledzić Facebook, Instagram, wszystko dobra, tam. Dobra, to powiedz jeszcze raz, gdzie Cię można znaleźć i ja będę pomału się wycofywał i będę wychodził. Więc proszę Państwa, zabieram swoje zabawki w takim układzie i wychodzę. Tak? A Ty możesz mówić tego ludzi spokojnie albo tutaj. Nas można znaleźć albo na Facebooku, Instagramie, w YouTubie też są nasze piosenki. Nasz zespół to Noe Miracles. Zaczekam tu na Ciebie, by potem w naszym niebie mogły spełniać się sny, marzenia me. Czekam tu na Twój przyliv, a snad Ti můžu slíbit, že ti na cestu dám svůj vlastní prám. Čekám tu na tvůj příliv a snad ti můžu slíbit, že si v srdci nechám tvůj monogram. Bardzo ładnie. Słyszałem, że czekasz na mnie. No, proszę, czekam. To dla Ciebie. Dziękuję. Pasuje Ci do tego fartucha? Fartucha. To tak to jest, jak się zazdrości fartucha. I bardzo ładnie śpiewasz. Dziękuję. I słyszałem, że te teksty są takie trochę, no można powiedzieć, głębsze. To znaczy nie macie takiej, wiesz, kot, płot, dom, takie jakieś dziwne, wlazł kot na płot i uderzył go młot, nie? Tylko tak z jakimś takim głębszym przesłaniem. No tak, znaczy się... Ja myślę, że tutaj jest takie naturalne coś, bo my wszyscy w zespole jesteśmy wierzącymi ludźmi i to nie jest coś, że chcemy to jakoś, nie wiem... W takim nurcie religijnym, żeby... No, to nie, ale po prostu myślę, że to jest naturalne, że jeżeli, nie wiem, Bóg jest częścią mojego życia, to się jakoś to odbija w tych tekstach i jakoś się to tam przeplata, więc myślę, że niektórzy mogą tam odnaleźć coś głębszego dla siebie. A nie, kto nie chce, to nie znajdzie. No kto tak, chce, to tak, znajdzie. No, super, to jest chyba dobre wyjście, proszę Państwa. W takim razie ja chcę i znajduję. Znalazłem dzisiaj Noemi Macurę, mężatkę i świetną wokalistkę. Dziękuję. Która była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Dzięki.